Kolejny odcinek kanału okołosportowego. Moim gościem Dariusz Parkitny, kierownik Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Częstochowskiej, trener siatkówki w Akademii Siatkówki SPS Panki, a przy okazji trener siatkówki plażowej, bo jak rozmawiałem ostatnio z Rafałem Pośpiechem, to wspominał właśnie, że Dariusz Parkitny jest zaangażowany w trenowanie Marcela Pośpiecha, Kuby Pośpiecha, Dawida Świebody i Kuby Kantorowicza. Witam serdecznie, panie trenerze. Dzień dobry. Mógłbym powiedzieć pewnego rodzaju człowiek orkiestra, natomiast no jak wiemy, człowiek wielu talentów, wielu zainteresowań. Zaczniemy od tej siatkówki plażowej, o której właśnie chciałem porozmawiać. Jak to wygląda w tym momencie? Bo jak wiemy doskonale, siatkówka plażowa była jedną z pierwszych dyscyplin odmrożonych po tej pandemii. No i jak to wygląda z tymi młodymi chłopakami? Jakie są nadzieje i rokowania tych zawodników? To znaczy tak, no. Na pewno siatkówka plażowa jest taką dyscypliną, gdzie nie musi być taki bliski kontakt, nie ma hali, jest powietrze świeże, jest inny całkowicie przemiał, że tak powiem, właśnie powietrza i mniejsze narażenie na właśnie na zdrowie, o którym teraz jest najwięcej głośno. Na pewno fajna sprawa dla chłopaków, trenujemy już od miesiąca, przygotowujemy się generalnie do cyklu ich rozgrywek młodzieżowych, mam na myśli oczywiście kadeta i juniora w Polsce, no na początku Śląsk, nasze regionalne zawody. Także to wszystko powstało na takiej, można powiedzieć, już kolebce przyszłości i przeszłości, która była, bo to, że młodzi chłopcy chcą się rozwijać, iść do przodu i troszeczkę sięgnąć więcej po prostu swoich, dobrać do siebie, że tak powiem, to co już potrafią i zdobyć jeszcze więcej umiejętności, to dlatego z Rafałem współpracujemy już od kilku lat i to jest taki, myślę, strzał w dziesiątkę, bo no można trochę mojej wiedzy wykorzystać, nie chwaląc się, no, parę ładnych lat, paręnaście grałem i mam nadzieję, że ta wiedza moja i pójdzie po prostu no, na dobre. No. Chłopcy jak wykorzystają to, co im się przekazuje, to będą na pewno szli do przodu. Wiedza i przede wszystkim forma, bo jak wiemy doskonale, no trener cały czas w dobrej kondycji i fizycznej i no, może też pokazać wiele ćwiczeń, wiele sytuacji boiskowych. Natomiast chciałem zapytać o to, jak też wygląda kwestia tej młodzieży, bo to praca z młodzieżą jest dosyć specyficzna. Ja wiem, że tu jest troszeczkę inna sytuacja, natomiast tak na co dzień, no troszkę to się zmienia na przestrzeni lat chyba. To znaczy tak, ogólnie to można powiedzieć bardzo krótko, to są dwie konkurencje, jeśli mówimy, bo mówimy o siatkówce, a siatkówka jest taką dyscypliną, gdzie jeśli przechodzimy na piach, no to musimy sobie uzmysłowić, że robimy wszystko. Nie jesteśmy zdani na dwóch kolegów, trzech, czterech, czy nawet i sześciu, którzy mogą mieć udział w akcji, ale my musimy sami umieć, no można powiedzieć, wszystko na poziomie 80% minimum w każdej kategorii wiekowej. I to jest fajne, że przechodząc na piach takiego sezonu, można powiedzieć, długiego, no bo hala jest długa, prawda? To ci chłopcy muszą bardzo szybko wszystko przełożyć w głowie, że to nie są odbicia na hali, tylko to jest piłka plażowa, to jest powietrze, to jest inna przestrzeń. I jeśli sobie bardzo szybko to uzmysłowią i zaczną pracować na dobrym poziomie, to będą szli do przodu. No oczywiście do tego potrzebny jest jak zawsze talent, potrzebna jest duża praca, potrzebne jest to, żeby w ich głowach nie było czegoś takiego, że oni nie potrafią. Bo ja z tymi chłopakami już jestem, można powiedzieć, 2-3 lata, nawet chyba 4, jeśli dobrze sięgam pamięcią. Także znam ich już, można powiedzieć, od podszewki i wiem, jakie mają wady i zalety. I fajnie, jeśli oni potrafią na bazie właśnie tych 2-3 lat zmieniać swoje podejście, bo to jest bardzo istotne. Siatkówka halowa jest w ogóle no, całkowicie specyficzna, ale już piłka plażowa to już jest odmiana taka, gdzie musi zawodnik bardzo szybko przejść, jeśli gra oczywiście na hali, na tą drugą dyscyplinę. I musi to naprawdę robić perfekcyjnie, bo od tego zależy każdy. No i chciałem zapytać, czy można godzić już w wieku seniorskim granie na plaży z graniem halowym, bo to często widzimy, natomiast no, myślę, że to też się bierze z tego, żeby z kwestii utrzymania, bo jak wiemy, te doskonale, te najlepsze pary, te pary world tourowe, no to już tylko personalizują się po prostu graniem na plaży. Tak, oczywiście, to są lata mojego grania, no można powiedzieć parę ładnych lat wstecz i można było to łączyć jak najbardziej na poziomie polskim i na poziomie nawet światowym, w turniejach uczestniczyłem i w World Tourach, i w turniejach europejskich, także to była no, troszeczkę inna bajka. Teraz już od minimum 10 lat jest już tak, że musi być specjalizacja, bo
bez tego ani rusz. Na tym poziomie takim wyższym, europejskim, tak jak mówimy, i światowym, niezależnie czy to jest akademicki, czy to jest już taki typowy seniorski, no to już musi być specjalizacja, bo no nie oszukamy godzin spędzonych na piasku. Biorąc pod uwagę dwie dyscypliny, nie połączymy ich. To jest bardzo ciężkie i na daną chwilę w tych ostatnich latach na świecie nikomu się to nie udaje. Te pary, które grają tylko i wyłącznie stricte na plaży, mają duże osiągnięcia. Oczywiście za tym wszystkim musi iść bardzo dobra technika, która jest według nas wszystkich generalnie, jak oceniamy to, wyszkoleniem halowym. Bo na daną chwilę akademie są piłki plażowej, ale wszyscy zawodnicy generalnie przechodzili przez te szczeble halowe. Także tu jest bardzo ważne te pierwsze lata, żeby ta technika taka ogólnorozwojowa w siatkówce była z hali. No i przechodzimy do drugiego tematu naszej rozmowy, czyli Akademia Siatkówki SPS Panki, bo to jest projekt, w którym pan trener się mocno zaangażował. Na razie wiemy doskonale, że to raczkuje, ale powoli już widać progres i tak osoba pana trenera, osoba Mateusza Szatkowskiego, czy też Michaliny Sochaczewskiej, no, powoduje, że ta młodzież, te dzieci z okolicy Panek chcą się zaangażować, chcą grać w siatkówkę. No i już powoli widzieliśmy ten progres w ubiegłym roku. Tak, oczywiście, no powstał tu fajny projekt, który Mateusz zaproponował mnie i usiedliśmy u mnie po prostu w pracy przez chwilę i doszliśmy do wniosku, że warto poświęcić trochę czasu. Jest to bardzo duża ilość zawodniczek, zawodników, bo tam są i chłopcy, i dziewczęta. Także rozwija się cały czas ta akademia i idzie w dobrym kierunku i mamy naprawdę fajny pomysł na to, żeby niedługim czasie, można powiedzieć, no mam na myśli 2-3 lata, stworzyć tam bardzo fajny zespół, połączyć go nawet z Politechniką i zrobić taki, można powiedzieć, event wspólny za rok, 2-3, gdzie będziemy mieli studentów, będziemy mieli fajny zespół i będzie taka współpraca obopólna. No jest to na pewno dobre pod każdym kątem. Dla pracy trenera, dla mnie, bo no nie ukrywam, że ta pasja siatkówki jako trener została i jest cały czas we mnie. Także robię wszystko, co mogę, żeby pomóc, a Mateusz zajmuje się bardzo dużo tą organizacją i takim, można powiedzieć, łączeniem szkoły, gminy i tutaj można z drugiej strony i Częstochowy jako uczelni. Także jest duża szansa, że już za chwilę stworzymy bardzo, bardzo fajną, taką, można powiedzieć, wspólną inicjatywę. No ja chciałem zapytać trenera prywatnie, czy nie ciągnie jeszcze do tej dużej siatkówki, czy to w wydaniu plusligowym, Orlen ligowy, pierwszoligowym, no bo jednak wiemy doskonale, że trener dużo pracował z kobietami, potem też między innymi AZS Częstochowa, no i teraz zejście troszkę niżej, czy jednak troszkę nie ma tej chęci do tego, żeby spróbować jednak się na trochę wyższym poziomie rozgrywkowym? No to takie ciężkie pytanie. No jest na pewno ogromna chęć, jest cały czas we mnie coś takiego, żebym chciał pracować na pewno wewnętrznie na tym poziomie, jakim byłem, może nawet i na wyższym, bo lata pokazały, że warto w siebie inwestować i iść do przodu i przekazywać to, co się najlepszego zdobyło, ale też stoję z drugiej strony realnie na ziemi, mam pracę w Politechnice, spełniam się, robię bardzo dużo, jeśli chodzi o sport, udzielam się mocno, wymyślamy nowe eventy, robimy nowe programy, które nas bardzo cieszą i pracowników i to łączymy, można powiedzieć, już całe rodziny. To jest bardzo fajne. No, na pewno siatkówka jest u mnie, w mojej krwi i płynie we mnie cały czas i ona jest jakby taką, można powiedzieć, moją drogą życia, ale stoję realnie, tak jak mówię, z drugiej strony na ziemi i wiem, że praca zawodowa jest teraz bardzo ważna i można powiedzieć, przekłada się bardzo na moje życie, jeśli chodzi o sport. Cały czas jest sport, cały czas jest aktywność. Cały czas jest szukanie nowych rozwiązań, pomagania Politechnice, promowania Politechniki poprzez sport i chyba to jest takie właśnie najfajniejsze, że mamy już nawet małe dzieci, pracowników Politechniki, a idziemy dalej i chcemy stworzyć grupy siatkarskie na zewnątrz na daną chwilę, bo stworzyliśmy i jest duża szansa, że na jakiś niedługi czas będzie bardzo fajna współpraca z Politechniką pod kątem właśnie piłki siatkowej, ale nie narzekam na brak pracy. Lekko uprzedził trener moje następne pytanie. Właśnie, kwestia pracy w Politechnice, kwestia tak naprawdę tej pandemii koronawirusowej, jak to bardzo uprzykrzyło wasze plany na ten rok? No bo wiemy doskonale, że marszobieg, różnego rodzaju eventy, bieg z kasku, no
to były imprezy, które co roku cyklicznie się pojawiały. Jak wiemy, doskonale w tym roku już będzie kłopot, żeby je zorganizować, tak naprawdę ich nie będzie. No i teraz, jak chcecie zastąpić, czy macie jakiś substytut tego, żeby jednak to życie na tej Politechnice sportowe cały czas trwało? No tak, nie ukrywam, że tu nas troszeczkę to, no wszystkich nas zaskoczyło. Nas na pewno pod tym kątem, bo byliśmy już przygotowani na kilka imprez nowych. Mieliśmy już Strongmana przygotowanego, mieliśmy nowy event dla uczestników aktywnej Politechniki w Sokoli w Górach, mieliśmy właśnie Marszowiek. Mieliśmy dwa jeszcze eventy, mieliśmy zrobić dokładnie, nam wszystko jakby pokrzyżowało, ale na pewno to, co odłożymy, to nam nie ucieknie, prawda? Chcemy to stworzyć może, no mówię pod takim dużym znakiem zapytania, jeśli oczywiście wszystko się też uspokoi w kraju i u nas tutaj, jeśli chodzi o uczelnie, to może mam taką propozycję, żeby to w październiku, żeby jeszcze spróbować to zrobić, zorganizować coś, co będzie nie będzie tak globalnie zrzeszało dużo ludzi w jednym miejscu, ale będzie takie rozbite na małe grupy i próba takiego eventu będzie z naszej strony, zobaczymy, co na to powiedzą nasze władze, ale no wszyscy mamy duży problem przez pandemię i praca przy komputerze, tak jak widzisz teraz między nami, to nie jest to, co chcemy. Każdy z nas by chciał być w ruchu, każdy z nas chciałby być aktywny i rozmowy tutaj z władzami Politechniki są cały czas i staramy się wdrożyć nowe rzeczy, o których na pewno niedługo powiemy, bo to na razie są rozmowy, ale właśnie no, ta pandemia spowodowała to, że jednak człowiek teraz zaczął troszeczkę więcej myśleć i szukać innych nowych rozwiązań i na pewno to wpłynie pozytywnie, jeśli chodzi o ten aspekt, ale samego sportu nie zatrzymamy. Sport będzie istniał na pewno w mniejszej lub większej formie i za chwilę do tego wszystkiego, takiego aktywnego trybu życia wszyscy wrócimy, bo powiemy, że te wszystkie punkty, które rząd nam, że tak powiem, przedstawił teraz, realizuje. Także mam nadzieję, już niedługo wszyscy będziemy aktywni. No i chciałem dopytać, bo trener już o tym wspominał, że jest pomysł na to, żeby zbudować na Politechnice zespoły, czy to ligowe. Jaki to miał być szczebel rozgrywkowy, jaka miała być nazwa, bo nie ukrywam, że też widząc to, co się dzieje na scenie częstochowskiej, no to wiemy doskonale, że jest tak. AZS Częstochowa, spółka akcyjna, która tak naprawdę formalnie jest, ale fizycznie nie istnieje. Jest AZS Częstochowa Wojtka Pudo, jest AZS Częstochowa Adama Stępniaka, jest AZS UJD Częstochowa, gdzie tam akurat kwestii siatkarskiej nie ma, ale być może niedługo się urodzi. No i troszkę ja mam wrażenie, że to jest takie powielanie bytów. Ja wiem, że każdy z tych podmiotów ma swój cel, swój pomysł na to, jak to ma funkcjonować. Czy wy chcecie po prostu robić kolejny klub siatkarski w Częstochowie, czy to ma być taka alternatywa dla studentów, którzy przychodzą na waszą uczelnię, żeby mogli aktywnie spędzać czas, żeby mogli grać na poziomie przykładowo trzecioligowym, czyli pierwszej Ligi Śląskiej, żeby aktywnie po prostu funkcjonowali? Czy też to miała być kolejna alternatywa dla tego siatkarskiego AZS-u Częstochowa, którego teraz na tym poziomie najwyższym nie ma? No fajne pytanie. Generalnie nam zależy bardzo, mnie i rektorowi i osobom, z którymi cały czas rozmawiam, nam zależy najbardziej właśnie na Politechnice. No ja jako pracownik Politechniki chciałbym stworzyć takie warunki dla młodych ludzi, które będą pomagały im w takim fajnym, codziennym życiu, będą ich jakby odciągały od nauki i wprowadzały no właśnie w tą aktywność sportową. I ten zespół akademicki bardziej pod tym kątem bym patrzył, nie jako rywalizacja dla AZS-u jednego, drugiego i dla klubu na przykład Częstochowianka, bo nie. Tylko generalnie chodzi nam o to, żeby była możliwość dla studentów wypoczynku aktywnego, a przy okazji fajna rywalizacja, a czy to będzie poziom trzeciej ligi, czy to będzie poziom drugiej ligi państwowej, czy dojdziemy do tego, czy nam się uda, to byłoby to takie najbardziej adekwatne, bo trzeba wrócić do tych korzeni, które były dobre. No po prostu pokazywały, że można studiować i być aktywnym w sporcie na pewnym poziomie, oczywiście ten najwyższy, może tego nie na to nie pozwalać, no bo po prostu inna praca, prawda? Ale poziom taki drugoligowy, nawet pierwszoligowy powiedziałbym, byłby spokojnie do zaakceptowania i do wypełnienia przez studenta. Także tu na daną chwilę mam zgodę od rektora, rektor jest zainteresowany sportem akademickim, jeszcze raz zwracam uwagę, akademickim, żeby studenci mieli jak najwięcej z tego frajdy i żeby mieli możliwość właśnie studiowania i czynnego udziału w życiu sportowym. Czy to będzie piłka siatkowa, czy to będzie koszykówka, czy to będzie jakaś inna dyscyplina, którą byśmy chcieli też wdrożyć, bo wdrażamy wiele innych
no to jest tak jakby drugorzędny temat. A czy jest szansa na to, żebyśmy wrócili do tych korzeni? Ja pamiętam lata 90. tylko z opowieści, ale chodzi mi o kwestię, że zawodnicy, którzy przychodzili do Częstochowy, to studiowali równocześnie i grali w AZS-ie pierwszym. Oczywiście no to były zupełnie inne czasy. Natomiast czy będzie też taka alternatywa? Bo to też był taki pewnego rodzaju zalążek, który powodował, że wielu chłopaków chciało zostać w Częstochowie albo do tej Częstochowy przechodziło, bo zdawało sobie sprawę, że po życiu siatkarskim jest też i życie i trzeba jakoś funkcjonować, więc to wykształcenie było niezbędne w tym, żeby później móc funkcjonować na odpowiednim poziomie. Tak, dokładnie. No. Młody człowiek troszeczkę innymi kategoriami myśli. Tak mnie się wydaje, że zdając maturę mamy troszeczkę inne wyobrażenie. Potem jak ten rok przejdzie, taki ten pierwszy już na uczelni, że zobaczymy, że możemy mieć fajne wykształcenie, że możemy przy okazji być takim człowiekiem nie siedzącym w pokoju, uczącym się tylko i czekającym na egzamin, ale pęstrzającym na zajęcia, mającym z tego frajdę, rywalizującym w sporcie, tak jak powiedziałem, niezależnie w jakiej dyscyplinie, to wtedy ten młody człowiek, tak mi się wydaje, bo wiem po sobie, widzi, że jest potrzebny, dosyć, że zdobędzie zawód, to jeszcze ma frajdę w sporcie, robi to, co bardzo lubi, to, co kocha, czym się spełnia, ma tak jakby no, dwa tory w jednej rzece. Kończy studia, poznaje bardzo dużo fajnych ludzi, poznaje świat, Polskę, a jeszcze rywalizuje sportowo i jest aktywny i lepiej mu się po prostu żyje. I mi się wydaje, że właśnie to jest taki fajny czynnik, który trzeba pielęgnować i który trzeba pilnować i wdrażać dla młodych ludzi, że poprzez sport do aktywnego życia i poprzez aktywne życie w sporcie do pracy, która nam daje oczywiście życie, daje nam satysfakcję i daje nam możliwość dobrej pracy i rozwoju na tej zasadzie. Trenerze, na koniec chciałem zapytać o temat, który jest związany z naszymi pasjami, natomiast niekoniecznie z pracą teraz obecnie trenera. Chodzi mi o kwestię środowiska siatkarskiego, bo w piłce nożnej w momencie tego koronawirusa doszliśmy do momentu, gdzie tak naprawdę wiele klubów przeżyje takiego swoiste rodzaju oczyszczenie, takie katarzis ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie po prostu przepłacania pewnych aspektów funkcjonowania klubu. Doskonale sobie zdajemy sprawę, jak sytuacja wyglądała w AZS-ie Częstochowa, sportowej spółce akcyjnej. No i chciałem zapytać, czy troszkę nie jest tak, że w polskiej siatkówce po pierwsze przepłaca się siatkarzy, a po drugie część tych właśnie młodych siatkarzy z tego nowego pokolenia nie ma do końca świadomości tego, że gra się 15, maksymalnie 20 lat, ale potem trzeba żyć, potem trzeba funkcjonować, potem trzeba te pieniążki najpierw uzbierać na kupkę, żeby później można było jakoś normalnie na odpowiednim poziomie statusie funkcjonować. No to jest temat bardzo ciężki, indywidualny można powiedzieć, bo mało, no myślę, że mało osób jest takich, które wchodząc w siatkówkę na poziomie nawet państwowym drugiej ligi zakłada, że będzie z tego żyła do końca życia, bo czegoś takiego nie ma. Jeśli będzie na wysokim poziomie, jeśli będzie się spełniało zawodowo później, to tak, bo można przejść z zawodnika na trenera, tak jak ja to zrobiłem, no tak brzydko mówiąc, przejść z zawodnika na trenera, ale zdobyć tą wiedzę, grać bardzo długo jako zawodnik, skończyć studia, iść w tym samym kierunku, a potem powielać to, co się zdobyło przez lata i uczyć młodych ludzi. Tak, ale myślę, że troszeczkę inny tok myślenia jest ludzi, którzy zaczynają dopiero karierę. Jeśli są po prostu ułożeni, mieli przykłady w rodzinie, to zdecydowanie tak funkcjonuje ich tok myślenia, że będą grali, będą zbierali doświadczenie, przy okazji będą zarabiali. Jak będą myśleli tylko o zarabianiu, to myślę, że to szybko ucieknie. Najpierw trzeba mieć pasję tą, która jest najważniejsza, to znaczy mieć chęć do pracy w sporcie, a pieniądze przyjdą same, bo bez tego się nie da żyć jak najbardziej. I przy tym wszystkim bardzo fajnie można iść w rozwoju zawodowym. Można iść. Kiedyś było to co powiedziałeś, było to modne chyba nawet, że zawodnik szedł na studia, podpisywał umowę z uczelnią, na przykład z Politechniką Częstochową albo z AJD i grał w Częstochowie przez 5, a potem jeszcze nawet 5 albo 2 lata, czy tam zależy jak się dogadał w odnośnie kontraktu, grał i jeszcze dawał z siebie dużo, bo po prostu tu można było dziękował, można tak powiedzieć, no bo to oczywiście każdy może sobie to różnie przełożyć, dziękował uczelni, klubowi, że pomógł mu w tej pierwszej, tam w pierwszym swoim etapie swojej kariery, no bo to jest bardzo ważne, tak, wykształcenie, a przy okazji pasja i rozwijanie się w sporcie.
jak do tego młody człowiek dojdzie, to bardzo szybko zrobi duże postępy i będzie tylko zadowolony z siebie. Tak to można bardzo krótko i szybko. Trenerze, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że niebawem będziemy widzieć sukcesy najpierw chłopaków na plaży, potem Akademia Siatkówki SPS Pańki, no i też na Politechnice Częstochowskiej te projekty zostaną wznowione, bo jak wiemy, no, miało być ich sporo. Pandemia spowodowała to, co spowodowała. Drodzy Państwo, moim gościem był Dariusz Parkitny, trener siatkówki plażowej i też kierownik Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Częstochowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.